Dzień dobry, witaj w tą wiosenną środę. Dziękuję Ci, że włączyłeś ten kanał, że jesteś ze mną. Zapraszam serdecznie. Wszystkie niezbędne informacje są w opisie pod tym filmem. W trakcie również powiem jeszcze kilka organizacyjnych kwestii, a teraz już ruszamy, bo dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo skarbów do pokazania, a czasu jak zwykle niewiele, więc nie będziemy czekać, zaczynamy, kochani, zaczynamy. Trzymam dla Was w ręku taki ażurowy talerz. Zobaczcie, on jest tutaj od brzegu w całości ażurowy. Tutaj są mniejsze, tu większe te ażurki. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Talerz jest, jest to Schumann Bawaria. Zobaczcie, sygnaturkę. Fajne takie fioletowo-niebieskie kwiaty, nawet tutaj od zewnętrznej strony, zobaczcie, te kwiatuszki się pojawiają. Bardzo uroczy talerzyk. Jakiś czas temu sprzedałam, zdaje się, takie ładne ażurowe talerze z fiołkami. Bardzo by pasował, również ten wkomponowałby się do tamtej kolekcji. Jeśli nie, to na pewno zachęcam może w jakieś inne rączki. Kochani, stan jest bardzo dobry. Talerz Schumann kosztuje 35 zł, tylko średnica 18,5 cm, mniej więcej 5 cm głębokości. Talerz Schumann 35 zł, stan bardzo, bardzo dobry. Kochani, teraz mam naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego i na sekundkę wypnę telefon, żebym mogła Wam pokazać troszeczkę z bliska bardziej to, co chcę zaprezentować. Zaraz to będę pokazywała bliżej, tylko chciałam, żebyście najpierw zerknęli, jak to wygląda w całości. Tu są trzy amfory. Ta jest największa i, kochani, po bokach są dwie mniejsze. Już wracamy. Wracamy pomalutku. Za chwilkę będę Wam je pokazywała z bliska. Jest to coś niesamowitego. Biorę tą największą, kochani, biorę tą największą. Zobaczcie, zobaczcie na ten medalion, na tą scenkę rodzajową, co się tutaj dzieje. Pokrótce postaram się Wam opowiedzieć o tych amforach. Wezmę na chwilkę mniejszą, żeby Wam pokazać sygnaturki, bo większa jest częściowo tylko oznaczona. Jest to angielska porcelana Empire England. Zobaczcie tutaj bliżej. Tak wygląda sygnaturka. Tutaj są jeszcze wyciski. Wracam do tej największej. Zaczniemy od niej. Kochani, w ogóle bardzo ciężko jest dostać te trzy amfory w komplecie, jeśli chodzi o te właśnie konkretnie te Empire w satynowym złocie. Zobaczcie, jakie one mają nieziemskie uchwyty. Wszystko jest tutaj w stanie naprawdę bardzo, bardzo dobrym, za wyjątkiem pewnych mankamentów. Za chwilkę o nich opowiem. Tylko chciałabym Wam tak na początek pokazać, jak one wyglądają w całości. W całości są, słuchajcie, przyzdobione wszystkie trzy tym satynowym złotem. Bardzo taka fajna, masywna podstawa, jeśli chodzi o spód tych amforek. Zobaczcie tutaj na te piękne medaliony. To są już takie scenki rodzajowe. Widać, że one są, słuchajcie, nawiązaniem do tego stylu Empire. Tutaj zobaczcie, z boku jest nawet aniołek przy drzewie. Tutaj mamy kobietę. W tych scenkach, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, właśnie w tych starych, najczęściej te kobiety, słuchajcie, zajmowały się sobą w takim bardzo pięknym stylu. Zobaczcie, tutaj jest troszeczkę inna scenka. Też mamy cztery kobiety, one, no dosłownie tam jakieś kadzidło widać, tak? One sobie w tych ogrodach, chyba oliwnych zdaje się, przesiadują, spędzają te dnie. Naprawdę mnie urzekają osobiście te scenki. Piękne wykonanie, słuchajcie. Teraz mam w ręku tą mniejszą amforę. Trzecia ma tą samą scenkę rodzajową, co ta duża. Tylko oczywiście mniejszą. To jest ta sama scenka rodzajowa, którą widzieliście na tej największej amforce. Teraz, kochani, tak. Tak, mniejsza jest, to druga mniejsza jest również sygnowana.
Jeśli chodzi o tą dużą, to ona ma tylko oznaczenie Empire England, nie ma tej sygnaturki dużej. Natomiast to jest komplet. Ja kupiłam to oczywiście jako komplet i byłam nieziemsko zadowolona, że dostałam w ogóle ten komplet, bo zazwyczaj, słuchajcie, jest tak, że one są w bardzo, bardzo złym stanie, te amfory, albo nie mają w ogóle tych dekielków. Tutaj dekielki są, ale od razu mówię, poczekajcie, ja to odstawię. Ale od razu mówię, że wszystkie są niestety klejone. Każda szyszka, tu możecie zobaczyć, każda szyszka jest doklejona we wszystkich trzech amforach. Ubolewam z tego bardzo, że nie udało się w tym idealnym stanie ich dostać. Zobaczcie, wzięłam od mniejszej amforki, ona jest również tutaj w tym miejscu sklejona i druga mniejsza amfora. Widzicie, również tutaj przy samym brzegu jest klejenie. Nie, oczywiście to nie są klejenia wykonane przeze mnie. Tak to zakupiłam. Naprawdę mówię Wam, że ciężko jest dostać bardzo te amfory w komplecie w takim stanie dobrym, bo ogólnie te amfory są w stanie naprawdę fajnym. Naprawdę fajny stan, za wyjątkiem tego klejenia, no niestety. Słuchajcie, ale one się tak pięknie prezentują, że ja myślę, że i tak znajdą swojego właściciela, który może nawet na nie czekał i polował, bo ja wiem, że są klienci, którzy szukali wręcz konkretnie w stylu Empire, no ale tak jak mówię, ciężko znaleźć jest coś w takim fajnym stanie. Kochani, ceny wyglądają różnie. Spotkałam się, że te mniejsze amforki były po 150 zł bez w ogóle tych dekielków. Dużą znalazłam jedną, kosztowała 800 zł. Była tutaj również klejona w tym samym miejscu, co ta, którą trzymam w ręku. Ja bym chciała Wam zaproponować taką naprawdę fajną cenę. Za wszystkie trzy amfory 350 zł. Za komplet, tak? Za komplet tych trzech. Jeśli ktoś chce, to zapraszam gorąco. Podam Wam szybciutko jeszcze wysokości. Zmierzymy sobie tą największą. Największa ma 39 cm wysokości, mniejsze będą miały mniej więcej 31. Mniej więcej 31 tutaj z tymi szyszkami, z tymi uchwytami, tak? Więc jeśli ktoś będzie chciał, to za cały komplecik 350 zł. Naprawdę jest to ciężko znaleźć w takim fajnym stanie coś moim zdaniem pięknego. Idziemy dalej. Dalej mamy już coś w stanie idealnym. W stanie idealnym. I zobaczcie, mamy tutaj imbryk. Prześliczny imbryk z fiołeczkami. Zobaczcie, jakie tutaj mają piękne te kwiaty z głębokimi reliefami. Zobaczcie, tutaj te reliefy są naprawdę, naprawdę wypukłe. Z góry prezentuje się tak. Tutaj mamy też taki zdobiony uchwycik. Również są fiołki. Tak wygląda szyjka, też jest przyzdobiona i druga strona również mocno reliefowana z fiołeczkami, to jest kalka, jeśli chodzi o te fiołki. Zobaczcie, tutaj mamy takie całkiem nieźle wykombinowane ucho, przepiękną podstawę. Imbryk jest bez sygnatury, w stanie naprawdę idealnym. Mam wątpliwość, czy on był w ogóle używany, raczej sobie gdzieś stał do ozdoby. Naprawdę świetny stan, przepiękne fiołeczki. Podam wymiary. Wysokość 18 cm i długość od ucha do szyjki 27 cm. Tak, czyli już tutaj od ucha do końca szyjki 27 cm. Imbryk kosztuje 85 zł. Jeśli ktoś z Was ma ochotę, to imbryk fiołki, tak sobie to rozróżnimy, żeby jak ktoś pisze SMS-a czy gdzieś komentarz, to imbryk fiołki. Kochani, wysyłka kosztuje 17 zł, tam macie w opisie wszystko napisane. Nowością dla Was na pewno może być to, co napisałam o otwartej paczce, bo często jest tak, że na przykład z jednego filmu spodoba Wam się tylko jeden produkt. No i może niekoniecznie Wam się opłacać wysyłka tego jednego produktu, albo po prostu nie chcecie przepłacić, żeby
wysyłkę, pokrywać koszty tej wysyłki na przykład z jednym przedmiotem. Więc już część klientów korzysta u mnie z tej formy otwartej paczki, czyli zamawiasz sobie produkt, który ja dla Ciebie odkładam. Mam duży magazyn, nie jest to dla mnie kłopot, także przez dowolny czas możesz sobie te produkty odkładać u mnie i wysyłamy na życzenie. Jest jeden warunek obowiązkowy, opłacasz te produkty na bieżąco. Nie może być sytuacji, że mnie pyta 20 osób o ten sam produkt, ja mówię, że on jest sprzedany, a później się okazuje, że ktoś po miesiącu zbierania jednak się rozmyśla. Więc opłacamy produkty na bieżąco, ja je w bezpiecznym miejscu odkładam dla Ciebie i na Twoje życzenie dopiero wysyłamy paczkę. Jest to też z korzyścią dla Ciebie, dlatego że im więcej produktów kupujesz, tym ja też jestem w stanie wtedy dać jakiś rabat Tobie albo nawet sprezentować Ci wysyłkę, więc zapraszam do tej formy serdecznie. Idziemy dalej. Jak coś mi się przypomni, to będę w trakcie mówiła. Chciałabym Wam pokazać teraz maselnicę, dużą maselnicę, zobaczcie, z takim ładnym wiejskim obrazkiem. Maselnica jest od Villeroy & Bosch, nie jestem przekonana, czy dobrze to wymawiam. W każdym razie jest to również stan idealny. Spójrzcie, tutaj mamy wieko, tu jeśli chodzi o ten spód na masełko. Naprawdę jest spora. Już Wam wymierzę wnętrze. Na masełko ma 14 cm i tutaj chodzi mi, zobaczcie, o tą wewnętrzną część. Natomiast jeśli byśmy chcieli całość sobie przemierzyć, to będzie miało już 22 od ucha do ucha, tak? Czyli w ten sposób mierzone. Na szerokość jest to 14,5 cm. I wysokość z pokrywą. Wysokość z pokrywą około 8 cm. Duża, ładna maselnica w świetnym stanie. Villeroy & Bock. Sygnaturka. Kochani, znalazłam te maselnice, około 300 zł kosztowały. Zapłaciłam niższą cenę. Jestem w stanie Wam dać również cenę dobrą. 130 zł maselnica Villeroy & Bock, jeśli ktoś się zdecyduje. Z fajnym sielskim tutaj obrazkiem pana, pani tutaj karmiącej kurki. Coś ładnego. Stan bardzo, bardzo dobry. Dobrze. Idźmy dalej. Chciałabym Wam pokazać też coś ciekawego. Jest to taki aniołek putto, pojedynczy świecznik na taką podłużną świeczkę. Aniołek putto z rogiem obfitości. Tutaj się pięknie prezentuje. Przyklęknięty na kolanku. Ładna, zdobiona złotem podstawa. Stan jest bardzo dobry tej figurki. Kochani, jeśli chodzi o sygnaturkę, to jest tutaj wycisk. No i teraz zobaczymy, czy ja tutaj będę mogła Wam... Chyba coś widzicie tu w tym miejscu. Tu w tym miejscu, patrzcie. Tam jest wycisk numeryczny. I sygnaturka, już ja się podeprę, kochani, tam jest WKGC, sygnaturka Weiss Kunert Germany & Co. Q-Co, tak? C-O w każdym razie. Jeszcze raz, tutaj spróbuję ją na ostrość złapać, ale... Bardzo ciężko. Jeśli będziecie zainteresowani, poproście o zdjęcie. Jestem w stanie przesłać zdjęcie SMS-em, jeśli ktoś będzie chciał. W każdym razie, kochani, sygnaturka była stosowana od 1956 roku do 1972 roku i później manufaktura została zamieniona na Grafental. Czyli to, ten Grafental to już kojarzycie, prawda? Już pokazywałam produkty Grafentala, to już kojarzycie. Także to jest po prostu wcześniejszy wyrób tej manufaktury. Stan bardzo dobry. Aniołek kosztuje 60 zł i mierzy 15 cm wysokości. Stan bardzo dobry. Płótno na stół, do ozdoby, do witrynki. Jak lubicie, mam klientki, które kolekcjonują płótno. Fajna cena, produkt już taki też starszy, można sobie
do kolekcji dołączyć jak najbardziej. Zachęcam. Sama lubię putto aniołki, bardzo. Dobrze. Teraz mamy taką również fajną rzecz. Teraz na wiosnę. Zobaczcie, to jest taka świetna gąska. Gąska, która służyć nam może jako osłonka lub po prostu do ozdoby. Nie ma sygnaturki. To jest taka dobrej jakości ceramika. Fajnie tutaj ma tą szyjkę wyciągniętą do góry. Teraz też na żydko będzie się fajnie sprawowało, ale później również czy na inne kwiatuszki, albo żeby sobie stała, świetnie wygląda. Stan bardzo dobry jest tej gąski. Kosztuje 65 zł. Dobrą cenę Wam zrobiłam, jak zwykle zresztą. Gąska ma 31 cm wysokości. Głębokość osłonki to 10 cm. To tak, żeby Wam jeszcze zobrazować wymiar. Naprawdę jest przeurocza. Teraz na wiosnę akurat coś fajnego można sobie nowego zakupić. O, podstawiamy gąskę. Już patrzę, co tutaj jako następne. No to teraz się przygotujcie, bo teraz to Wam pokażę prawdziwe skarby, ale takie naprawdę prawdziwe. Najpierw Wam pokażę, że są w ogóle dwa i za chwilkę zajmiemy się kolejno jednym, potem drugim. Troszeczkę Wam powiem, o co tutaj chodzi w ogóle. Kochani, to są takie talerze tu już przygotowane jako zawieszki. One są bardzo ładnie z tyłu opisane. Za chwilkę Wam coś więcej o nich powiem. Tych talerzy wyszła seria tylko i wyłącznie 8, tak? Jest 8 talerzy w serii. Seria nazywa się Miłość Szekspira, czyli tutaj mamy z jego sztuk. O, ja tak troszeczkę przysłonię tył, żebyście mogli zobaczyć te rzeźbienie. Ten talerz, który trzymam w ręku, nazywa się Macbeth i Lady Macbeth. To jest oczywiście ze sztuki Szekspira powiązane. I teraz, co jest z nich takiego niesamowitego, oprócz tego, że wyszła ich seria 8. Kochani, ja tak przytrzymam tutaj, żebyście... O, troszeczkę nakierujemy, żebyście mogli je widzieć. Talerze zostały wyprodukowane w USA, dokładnie w Kalifornii. Kochani, one są wykonane w całości z różanego kamienia karneolowego. To jest całość, słuchajcie, to jest rzeźbione w tym kamieniu różanym. To jest niesamowite. One są troszeczkę ciężkie, ale wiecie, nie aż tak, żeby na pierwszy rzut oka to raczej wyglądałoby to na jakieś takie tworzywo, ale to jest, słuchajcie, w całości ten karneolowy kamień różany. To jest niesamowite. Słuchajcie, edycja oczywiście jest limitowana. W całości została zamknięta 30 września 91 roku, jeśli chodzi o Lady Macbeth, i 90 roku, jeśli chodzi o drugą sztukę. Za chwilkę będziemy o niej mówić. Co to znaczy? To znaczy, że te talerze przestaną, i tutaj słuchajcie, jest to potwierdzone z tyłu również, jakby to przetłumaczyć, że w całości zaprzestano produkowanie w ogóle tej serii 30 września 91 roku. Na zawsze, tak? Czyli tutaj nam autor mówi o tym, że powstała seria 8 talerzy. Oczywiście nie, że tylko 8 ich na świecie jest. 8 jest w serii. I zamknięto produkcję w tych latach. Niesamowita, słuchajcie, kolekcja. Naprawdę. Bardzo ciężko je w Polsce jest zdobyć. Oba mam w stanie idealnym, można powiedzieć, jak na kamień rzeźbiony, to jest to stan idealny, bez żadnych takich wyszczerbków w każdym razie. Zobaczcie, tutaj jest pokazany wyrzeźbiony, tak? Oprócz tego, że wyrzeźbiony jest cały wianek na górze, to tutaj, o, wypukłe, zobaczcie, są te postacie Macbetha i Lady Macbeth. Jeśli chodzi jeszcze o autora, słuchajcie, to Roger Ackers tutaj jest osobą, która ręcznie rzeźbiła w tym kamieniu. Zobaczcie, on się tutaj nawet podpisuje jeszcze. Oprócz tego, że tu jest też to wszystko wypisane, to on się jeszcze podpisuje z przodu. Szukam, bo tutaj był numer, który to jest talerz w serii. To jest talerz 4 w serii 8, tak? To jest talerz 4, nazywa się Macbeth i Lady Macbeth. Pokażę Wam teraz drugi. Mam tylko dwa. Drugi talerz nazywa się Hamlet i Ofelia.
przysłonie tył, bo widzicie, ten kamień przepuszcza bardzo światło. Również jest, zobaczcie, wyrzeźbiona girlanda. Tutaj jest ta para zakochanych. Zobaczcie, jest to, no niesamowicie jest to zrobione. Po prostu to jest coś pięknego, w jaki sposób jest to wykonane. Tutaj się podpisuje ten autor, który rzeźbił. Nie wiem, czy coś widzicie, mam nadzieję, że tak. I akurat ta seria jest tutaj wypisana, że kończy się również 30 września, ale nie 91, tylko 90 roku. Również jest to wypisane, że jest to, zobaczcie, wykuwane w różanym tym kamieniu. Już zapomniałam, momencik, ja tu mam napisane, karneolowy, tak? Różany kamień karneolowy. W studio w Kalifornii, w USA. Naprawdę są to tak piękne dwie zawieszki. Jestem tak szczęśliwa, że udało mi się właśnie je zdobyć. Wiecie, bo to nie jest powiedziane, że ja jeszcze kiedykolwiek je zobaczę w ogóle na oczy. Naprawdę. To są tak nietypowe rzeczy, że ja myślę, że mi się chyba zdarzyło raz i chyba mi się więcej razy nie zdarzy. Ceny są, kochani, różne. Około 380 zł za sztukę. W przeliczeniu na zagranicznych aukcjach to tam ceny były około 400. W Polsce te ceny gdzieś tam zdarzały się różne, ale no, na tą chwilę nie ma. Generalnie nie ma ich, nie są dostępne. No nic dziwnego, bo wiecie, że to tylko nabiera na wartości. Generalnie takie coś kupić, no to tylko trzymać w bezpiecznym miejscu i dbać o to, żeby nabierało sobie na wartości i warto na pewno zainwestować. Kochani, jeśli o mnie chodzi, to ja Wam chciałam zaproponować 200 zł za talerz, ale jeśli ktoś chce kupić dwa, do czego zachęcam, bo pewnie zebranie tej kolekcji nie będzie proste, to jeśli ktoś się zdecyduje na zakup dwóch od razu, to jest to 350 zł za dwa talerze, z bólem serca znowu, ale chcę też, żebyście i Wy mogli czegoś wyjątkowego doznać. Ja jestem przeszczęśliwa, że mogę je trzymać chociaż w ręku. Naprawdę są niesamowite, są unikatowe przede wszystkim. Także jeśli dwa, to 350, jeśli pojedynczo, to 200 zł za sztukę. Żeby je rozróżnić, to Hamlet i Ofelia. To jest talerz numer 2 w serii, bo nie powiedziałam. I Macbeth i Lady Macbeth, talerz numer 4 w serii. Średnicę szybko jeszcze powiem, bo nie powiedziałam. Średnica 21 cm w każdym, tak? Dobrze. Co tam mamy dalej, kochani? Dalej mamy również perełeczkę. Ponieważ mam paterę. Mam paterę z serii baśni Christiana Andersena. Tutaj mamy tą sygnaturkę. Kiedyś pokazywałam filiżankę, dziewczynkę z zapałkami. Tutaj mamy przedstawioną baśń Calineczkę. Patera jest w stanie idealnym. Tutaj jest, zobaczcie, ładny relief dookoła plus zdobienie złotem. Fajne uszka. Jest dość spora ta paterka. 27 cm średnicy z uszami. Naprawdę coś niesamowitego. Też ciężko już dostać te patery. Filiżanek jeszcze jest sporo, ale pater coraz mniej. Koszt patery to jest 100 zł. Właśnie Christiana Andersena, Calineczka. Można sobie zakupić, jeśli może ktoś zbiera tę serię albo chce zacząć, to polecam. Polecam zacząć od patery, bo ciężko je dostać, także śmiało. Ok. Dalej mamy wazon. Bardzo ciekawy wazon. Tak, postaram się pokrótce o nim opowiedzieć. Zobaczcie, tu jest ładna róża z dwóch stron. Ładne tutaj mamy złocone uszy, ale co jest jeszcze w nim takiego nietypowego, to zobaczcie, że te uszy to są właściwie w kształcie łabędzi. Oba. Spójrzcie, jak te szyjki są wygięte. Coś pięknego. Podstawa. Ja tu od razu pokazuję, cena będzie bardzo atrakcyjna tego. Od razu pokazuję, że ktoś tu chyba wzmacniał podstawę. To nie jest raczej klejenie, ale coś tutaj było wzmacniane, tak na moje oko. Tak mi się wydaje, mogę się mylić, może to po prostu już z wieku się coś zrobiło,
ale wolę Wam to pokazać. Kochani, i teraz taka ciekawostka. Sygnaturka. Widzicie na pewno na zielono. Na zielono zostało zaklejone Hackeforce, chyba. Zdaje się, że dobrze to czytam. Ale jak wprawne oko będzie, to się przyjrzycie, że pod tą zieloną sygnaturą są skrzyżowane prawdopodobnie dwa miecze na kobalt. To było kiedyś tak, że jak inna wytwórnia postanowiła przemalować nie swój produkt, przyzdobić, tak, nie swój produkt, to zaklejali wcześniejszą sygnaturę, zamalowywali ją swoją. I teraz najprawdopodobniej wazon był z innej manufaktury, nie wiem, może miśnia, może coś innego, nie wiem, na pewno są skrzyżowane jakieś tutaj dwa miecze, natomiast zamalowane już jest przez tą Hackeforce Porcelain Sweden firmę. Mimo wszystko wazonik naprawdę prezentuje się świetnie, kosztuje 60 zł, jako taka bardziej ciekawostka, albo na kwiatuszki, wysokość 25 cm, także nie jest wcale taki mały. Tak sobie do postawienia myślę, że śmiało można, jak najbardziej. Patrzę, co mamy dalej. Mamy coś też dla mężczyzny. Mamy też coś dla mężczyzny, bo o to mnie prosili mężczyźni, więc proszę. Przygotowałam ogromny barometr z termometrem. Termometr jest w całości nieuszkodzony. Tak się prezentuje góra. Tutaj zdaje się, że jest jeszcze hygrometr i barometr z widocznym sercem. Bardzo dobry stan. Cenę też taką zaproponowałam, 180 zł za niego, jeśli ma ktoś ochotę, bardzo dobra cena. Już mówię Wam, on w całości mierzy 84 cm, jest bardzo, bardzo długi. 84 cm. To tak dla mężczyzn, żeby też mogli sobie coś innego niż porcelanę zobaczyć. Dobrze. Pokazuję Wam takie ceramiczne ptaszki z łańcuszkiem. Można je powiesić. To jest, słuchajcie, ptaszek z dziurką. Albo może być tutaj osłonka, może być tu kwiatuszek. Możecie tutaj naprawdę wykorzystać to dowolnie. Ptaszki są ceramiczne, niesygnowane. Mam dwa, drugi jest troszeczkę inny. Kosztują 45 zł od sztuki. Taką okazyjną cenę znowu dla Was. Zobaczcie, drugi wygląda tak. Tutaj mamy również dziurkę troszeczkę węższą. O, i taki, tamten był bardziej pękaty ptaszek, ten jest bardziej płaski. Ten nawet ma tutaj, słuchajcie, od środka oznaczenie naklejką. To jest ta oryginalna Goldkrocken ceramika. Tamten nie ma tej naklejki, ten ma. Ale 45 zł jest za sztukę w obydwu przypadkach. Zachęcam serdecznie do ozdoby teraz na wiosnę, gdzieś na taras sobie można powiesić coś fajnego. Dobrze. Kochani, troszkę długi będzie ten odcinek, bo dla Was przygotowałam więcej rzeczy niż zwykle. Ale znowu mam rzadkość. O, może tak, to ta filiżaneczka jest taka, wiecie, do espresso bardzo mała. Niestety nie jest sygnowana w całości, tutaj te złocenie nawet w niezłym stanie, słuchajcie, nawet w niezłym stanie. Będę ją tak trzymała i postaram się coś o niej więcej Wam powiedzieć. Na filiżance, kochani, widnieje wizerunek Wilhelma Kaisera II, to był ostatni król Prus i cesarz niemiecki. Filiżanek, słuchajcie, praktycznie w ogóle nie ma z jego wizerunkiem. Gdzieś był kubek, też jakieś kosmiczne pieniążki ktoś chciał. Z uwagi na to, że nie mam do niego talerzyka, wiem, że są kolekcjonerzy, którzy lubią takie wizerunki właśnie z tego okresu też I wojny światowej. 85 zł kosztuje filiżanka. Kochani, wysokość 5 cm. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. I również być może kogoś zaciekawi mały talerzyk. Kochani, mały talerzyk, już go pokazuję. Ładne złocenie dookoła.
Tutaj akurat jest sygnaturka. To jest już, słuchajcie, zrobiona taka podstawa, żeby on mógł sobie spokojnie stać. Na tym talerzyku, słuchajcie, widnieje para książęca Monaco. Księżniczka Grace. Księżniczka Grace, bardzo ładna aktorka amerykańska, gwiazda filmowa. Grała dziewczynę z prowincji. Nie wiem, czy kojarzycie film. Naprawdę bardzo, bardzo ładna kobieta. No i książę Rainer. Oczywiście para już nie żyje. Talerzyki powstały w latach 50. na pamiątkę ich ślubu. Także coś też takiego ciekawego. Maleńkie, nieduże. Średnica 10,5 cm. Talerzyk kosztuje 40 zł. Jeśli ma ktoś ochotę również na parę książęcą, to zapraszam. I teraz, kochani, szklany koszyk niebieski, jeszcze tak przy Wielkanocy. Jeszcze tak przy Wielkanocy, tak go, wiecie, tak na szybko wyjęłam ostatnio w całości szklane ucho, w całości szklane tutaj dno, ładne z falbaną. Niesamowicie tutaj, zobaczcie, wykonane są te brzegi. Naprawdę ładnie się to prezentuje. Piękny ten kolor niebieski. Kosz jest w całości w stanie bardzo dobrym, nic mu nie dolega. Szybko go przemierzę. Wysokościowo 16 cm do ucha. Średnica również ma 16 cm. Koszyczek 75 zł. Szklany w całości. Czy teraz na jakieś jajka właśnie ozdobne przy Wielkanocy, czy później do ozdoby, jeśli ktoś szkło lubi. To też taka bardzo ciekawa rzecz moim zdaniem. Mam jeszcze dwie petardy, więc ten film robi się już taki dłuższy niż zwykle, ale bardzo, bardzo chcę akurat jeszcze w tym tygodniu Wam to pokazać, więc jeśli macie chwilkę czasu więcej, to proszę zostańcie, bo ciekawostką jest, słuchajcie, patera, którą trzymam. Patera jest od Karla Tisza i wiecie co, no niesamowite to jest. O, zobaczcie, tak widać jej formę, zobaczcie, jak ona ma tutaj pięknie uformowany brzeg. Świetne uszy, ręcznie malowany, tutaj są takie osty polne, tak mi to przynajmniej przypominają te kwiaty, takie osty polne, kiedyś bardzo, bardzo modne wzory, teraz znowu poszukiwane polnych takich kwiatów, ostów. Złocenia są dość przetarte, tu jeszcze one widnieją, ale już tutaj, zobaczcie, to już są tylko takie pozostałości po tym złoceniu, ale tak naprawdę to jest jedyny mankament patery, bo ona w całości jest w stanie bardzo dobrym, oprócz rzeczywiście tych złoceń, które no, miały prawo też już, słuchajcie, zejść, ponieważ jak spojrzycie sobie na sygnaturkę, kochani, sygnaturka była stosowana od 1870 roku do 1900 tylko. Już Wam pokazuję tutaj koło cenówki. Koło cenówki, kochani, to jest ta sygnatura Karla Tisza z tym berłem, tak? I macie tutaj potwierdzone datowanie. Więc nawet gdybyśmy przyjęli, że była stosowana tylko no ten 1900 rok, nawet tak przyjmiemy, tak? Jako rok wydania, to są już 123 lata. No dwie wojny przeżyła patera w całości, zobaczcie, nie jest klejona. I wierzę i mam taką nadzieję, nawet jestem pewna, że pojedzie do jakiejś cudownej osoby, która uszanuje jej wiek, wyeksponuje, może przekaże dalszemu potomstwu swojemu i jeszcze kolejne 100 lat patera będzie miała szansę przeżyć. Coś niesamowitego. Mierzę. Patera ma 27 cm średnicy. Kosztuje 100 zł. Kosztuje 100 zł. Ma ktoś ochotę, niech nabiera na wartości, niech cieszy oko w jakiejś fajnej witrynie. Często mi przesyłacie później swoje zdjęcia witryn, komódek, jak macie zrobione z porcelaną. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę lubię oglądać. Przesyłajcie jak najwięcej. Nawet czasami na grupie coś udostępniam na Facebooku, żeby inni również mogli zobaczyć. Dobrze, kochani. Czas nas goni, ale jeszcze chcę Wam pokazać coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego. Naprawdę fajnego. Już to biorę do ręki, żeby nie przedłużać. Zobaczcie. Wzięłam specjalnie wszystkie trzy na razie, żeby Wam pokazać jako komplet. Odkładam dwie małe. Z
skupimy się na razie na tej największej. Zobaczcie. Zobaczcie, co ja mam. Jakie to są piękne turkusy. Świetnie nakładane uszy. Tutaj są jeszcze przyozdobione koraliczki. Patera jest od Czechosłowakii. Świetne kolory, naprawdę przepiękne są te turkusy. Misa jest dość duża. Średnica, kochani, 26 cm, głębokość mniej więcej na 8-9. I do niej są dwie mniejsze. Również to są misy z Czechosłowakii. Pięknie również nakładane tutaj liściaste uchwyty. Jedna ma, słuchajcie, mankament. Zobaczcie, jest tutaj odbita od strony tej zewnętrznej, na szczęście nie widać. I delikatnie odbita jest tutaj, ale akurat tu na białym rancie też tego nie będzie za bardzo widać. Chciałabym sprzedać te wszystkie trzy misy jako komplet, dlatego że nieczęsto w ogóle się zdarzają takie wzory piękne w takich odcieniach. Warto mieć wszystkie trzy. 21 cm średnicy mają te mniejsze. Koszt za całość, za trzy misy, duża plus dwie małe, to jest 200 zł komplet. Także zapraszam, jeśli komuś się spodobały lub będą pasowały do wnętrza. Naprawdę, naprawdę warto. W podobnym klimacie jest jeszcze taca ceramiczna również. Tylko już odcienie brązów, beży, troszkę rudości, troszkę żółci. Tak się to prezentuje, jeśli masz klimat inny. Tu jest już tylko numer wybity na spodzie. Nie mam przekonania, czy to jest również Czechosłowakia. Uszami ma 29 cm długości i 22 cm szerokości. Kosztuje 70 zł. Jest w stanie bardzo dobrym. Jeśli masz na nią ochotę, to brązowa taca z uszami. I ostatnia. To taka misa, również trochę ma turkusu, ale już więcej brązu, dość głęboka. Wspaniałe są te kwiaty tutaj wypukłe na obrzeżach. Zobacz, jak one się ładnie prezentują. Mankamentem misy są delikatne ryski tutaj w tym miejscu, bardzo delikatne. Nie są one jakoś mocne. Ta jest chyba niemiecka, widzę tutaj wycisk Germany. Kosztuje 95 zł i średnica 28 cm. Duża, dość ciężka misa. Ceramiki, bardzo niespotykane te wzory są. Zachęcam Was serdecznie. Kochani, nie pokażę dzisiaj już rękodzieła z uwagi na czas. Zobaczcie, prawie 40 minut Wam zajęłam. Jeśli jesteś na bieżąco, to wiesz, że najszybszą drogą do zakupu jest SMS bądź telefon do mnie. Numer telefonu masz w opisie. Jeśli masz Facebooka, zapraszam Cię również na grupę. Tam jest udostępniony Messenger, to też jest szybka droga do zakupu. Wysyłam paczki za pobraniem, bo mam wiele zapytań o to, tylko błagam Cię, odbierz tą paczkę na koniec, to będziemy miło współpracować. Dziękuję Wam za tą obecność. Zapraszam w środę za tydzień, 28 zdaje się marca o godzinie 19. Życzę Ci miłego, dobrego wieczoru i bardzo Ci dziękuję za to, że zechciałeś być ze mną tutaj dzisiaj. Buziaki dla Was, trzymajcie się.